Kochani, ja chciałabym z wami podzielić się tym, jak przeżywam Boga, tym, jak ja to sama sobie określam, ściągam rzeczy z nieba. To też taki przełom, ponieważ Duch Święty pokazywał mi już wcześniej, żeby po prostu wychodzić i mówić o tym. Ja dzielę się z ludźmi, jak przez telefon rozmawiam, czy spotykam się indywidualnie, też głosząc do ludzi do świata, w świecie. Ale czułam, że po prostu tyle mi się tego zbiera, bo ja mogę codziennie coś powiedzieć, jak doświadczam Bożej przychylności, jak doświadczam tego, że wypowiadam wiarę, mówię w wierze, jak, że język jest końcówką mocy i jak ja w ogóle to praktycznie stosuję, jak ja to praktycznie doświadczam. I dzisiaj w skrócie w sumie chciałabym skupić się na tym aspekcie właśnie przychylności i mówienia w wierze, podając kilka przykładów ze swojego życia. Chcę się z wami dzielić moim życiem, tym jak żyję z wiary. To mnie tak bardzo, bardzo miało wielkie pragnienie, żeby żyć z wiary. No i przykuwam to teraz. Jakby od nowego narodzenia już bardzo dużo rzeczy się wydarzyło przez ten ponad rok, począwszy od tego, że też w wierze chodząc i w wierze w ogóle ogłaszając rzeczy, udało mi się tą dotację pozyskać. I tak naprawdę ja po nią pojechałam, czyli zaczęłam spełniać swoje marzenie, aby moją szkołę w ogóle rozwijać, żeby się w tym w końcu zająć osobiście. Dalej, mieszkanie na przykład. Ja też miałam taki problem jeszcze przed tym, jak poznałam Jezusa, że zawsze problem był dla mnie, żeby znaleźć dobre mieszkanie. To zawsze tak mi się źle kojarzyło, że ja po prostu będę znowu taka utrudzona i to będzie taki ciężki temat był dla mnie. Ale kiedy ja zaczęłam ogłaszać, dobrym świadectwem w ogóle jest to, kiedy przed ślubem szukałam dla nas mieszkania i zaczęłam ogłaszać takie, jakie chcę. Ja w ogóle nazwałam tak, jak chcę, żeby był pokój osobny, pokój z kuchnią, żeby osobna była sypialnia, łazienka. No i ustaliłam tą cenę. Ja też to świadectwo nagrałam, jest ono dostępne na Facebooku. Tak tylko pokrótce powiem. I doświadczam od początku przychylności tego właściciela. On kupił nam nową sofę. Wyczyścił całe mieszkanie, nawet fugi w łazience. Ja po prostu weszłam do tego mieszkania, to po prostu pomyślałam, że dostałam nowe mieszkanie. Wiem, że to jest w ogóle ta dobroć i to przychylność, którą doświadczam, to jest w ogóle Bóg. To jest Jego miłość i ja przez te rzeczy to widzę i codziennie mogę wam coś powiedzieć. No i ten właściciel też ostatnio był u mnie i też pyta zawsze, czego potrzebuje, czy coś się na przykład nie popsuło. Ostatnio też tam kabel mieliśmy do HDMI, popsuł się, nie mogło oglądać czy połączyć nawet laptopa z telewizorem. I on w ogóle stwierdził, że te pieniądze mam sobie zabrać, tą resztę za ten kabel. I też była mniejsza kwota. Cały czas doświadczam takiej przychylności, gdziekolwiek się pojawię, czy pójdę do urzędu, czy nawet jak głosimy na ulicy, to władza jest nam przychylna. Też taki przykład z wczoraj w sumie, bo Rafałowi popsuł się telefon i zgubił paragon. I raz ten telefon był reklamowany, no ale po raz drugi chcieliśmy pojechać, ale tego paragonu nie było. I też ustanęliśmy w ogóle w modlitwie razem, ustanowiliśmy rzeczy, przychylność tego człowieka, kierownika, z którym będziemy rozmawiać. I on, nie pojechaliśmy. Miałam takie przekonanie w ogóle, że uda się, że on będzie nam przychylny i że zgodzi się zareklamować ten telefon bez paragonu. I pojechaliśmy. I tak się właśnie stało. I telefon jest zareklamowany i będziemy czekać na... Też ustawiliśmy to w modlitwie, że czekamy na zwrot pieniędzy, jeżeli na przykład odmówią naprawy tego telefonu, bo się da się go naprawić. Też na początku wakacji diabeł chciał mnie oszukać, jeśli chodzi o zajęcia, które prowadzę, że
że no przez wakacje wiadomo, dzieci wyjeżdżają, jest mniej, mniej uczniów. No i teraz przyszła taka myśl, że będę miała mniej pieniędzy, że coś mi nie wystarczy, czyli standard. I ja w ogóle też zaczęłam się modlić o to, że zaczęłam w ogóle ogłaszać, że jestem bogata, że mam pieniądze, że nic mi nie zabraknie, że mój ojciec mnie zaopatrza. I w krótkim czasie, bo też weszłam we współpracę z Michałkiem Zięciną, Michałek mi też polecił pewną osobę, no do nauki niemieckiego. I też w krótkim czasie Michałek napisał mi SMS-a, że mogę ci zapłacić z góry za ten kurs, który już zaczęłam. No, po części już kilka lekcji miałyśmy z tą panią. Także patrzę, mówię, wow, jest wpływ kolejny, tak? Rafał też o tą pracę, którą ma obecnie, też się razem modliliśmy. Ustanowiliśmy w modlitwie tą pracę i dostał bardzo dobrą stawkę. Już tylko jak poszedł, tylko mi zadzwonił, że ją ma, że jest 22 zł na godzinę, to ja od razu wiedziałam, że to jest efekt naszej modlitwy i w ogóle stania w wierze i ogłoszonego słowa. Chciałabym też dzielić się z wami regularnie tym, czego doświadczam, a wybudować też waszą wiarę w to, że możemy kreować rzeczywistość. Ja to robię. Ja też bardzo często posyłam Bożych Aniołów na miejsca, do których się udaję, czy to do urzędu. Też byłam jakiś czas temu w moim mieście i miałam też załatwić jakieś tam zaświadczenie dla Ani mojej. I też pani zobaczyła, a no to musi być osoba, która ten wniosek tam składa i tak dalej. To było jakieś, chodziło tylko o takie zaświadczenie o zameldowaniu. Ale w ogóle tam stałam, zaczęłam się modlić językami, ona tam coś krzątała się w tym biurze. I ja sobie pomyślałam, że ja nie wyjdę bez tego papierku, ja to muszę mieć, nie tyle, że przyjechałam 100 kilometrów, to ja po prostu muszę to mieć. No i nagle pani zmienia zdanie, wysyła mnie tam do innych urzędników, ja to wszystko załatwiam, przychodzę, no i dostaję pieczątkę. Więc też ostatnio właśnie głosiłam Ewangelię, opowiadałam pewnemu człowiekowi o swoim życiu, o swoim świadectwie. Też pytał o mojego męża. I właśnie też zauważyłam, że nawet ludzi w świecie buduje takie świadectwo, że żyjemy z Bogiem, że przebywamy z Bogiem i te rzeczy się po prostu dzieją. I ja chcę właśnie też budować was. Chcę budować was, otwierać się przed wami. Miałam bardzo dużo rzeczy wypisanych w ogóle. Bardzo dużo. I też Agatka mnie zachęciła bardzo podczas ostatniego spotkania naszego indywidualnego w środę, żeby po prostu mówić, żeby pokazywać to praktyczne chrześcijaństwo, żeby mówić o tym przeżywaniu Boga i tym, co ściągamy z nieba. Ja też wiem, że gdzieś no to diabeł gdzieś przychodził z tym takim, że ja po prostu gdzieś tam się wstrzymywałam przed tym. I podczas też tej modlitwy środowej, wstawienniczej, Agatka modliła się o ducha odwagi do publicznych wystąpień. I ja w ogóle pomyślałam sobie, ja biorę to dla siebie, w ogóle ja tego potrzebuję. I dziękuję Agatko za to. Za to, że też rozniecasz ogień, Agatko, u mnie, że te spotkania nasze zawsze są dla mnie budujące. Cieszę się, w ogóle jestem bardzo wdzięczna za tą relację, Gawko, z tobą. Bardzo cię kocham. I dziękuję ci naprawdę, że mnie zachęcasz. I to, te słowa we mnie tak pracowały, żeby wychodzić i mówić po prostu. Bo tych, tak samo właśnie przez te dni, od tej środy, chodziłam z tym, o czym bym mogła wam mówić tak naprawdę. O czym, to była cała w ogóle masa rzeczy. Właśnie mówię, mam wypisana teraz w ogóle pustkę w głowie. Ale ja chcę się dzielić z wami i wiem, że się jest w ogóle przełom w tym, by mówić o sobie, by mówić no, te świadectwa z prozy życia, w ogóle z codziennego życia. Dla mnie też się przełomem była ta radka modlitwa przez mikrofon i ja
naprawdę jestem wdzięczna za tą motywację też. I też kolejnym przełomem dla mnie było na przykład flagowanie dzisiaj, bo poczułam w ogóle w środku, że chcę wziąć flagę. Ale w ogóle tak, kurczę, nie mogę się ruszyć, nie? Ale chcę tą flagę wziąć. I po prostu poszłam. Po prostu poszłam. Jestem jeszcze teraz bardzo poruszona. Ja nigdy nie miałam doświadczenia z flagami. Pamiętam, jak widziałam Asię naszą, która flaguje. Byłam pełna podziwu, też jej to mówiłam. I chciałam w ogóle w jej teamie być, żeby też się uczyć. Ja to zawsze lubiłam tańczyć w starym życiu. I kiedy narodziłam się na nowo, miałam coś takiego, że ja teraz mam tańczyć tylko dla Pana, na uwielbieniu. Ja też nie chodziłam na dyskoteki, jakby nie ciągnęło mnie w tą stronę, ale wiedziałam, że mam tą zdolność ruchu. I myślałam, że to po prostu przekuje na uwielbienie. Też się modlę o to, aby pogłębiać się w ogóle w uwielbieniu, w modlitwie. I wiem, że dzisiaj to, że wzięłam tą flagę, to jest kolejny etap, że to jest w ogóle przełom. I odpowiedź na moje pragnienie. Też ostatnio mój mąż wszedł z takim pomysłem, aby na każdej ewangelizacji były flagi, było uwielbienie Boga na ulicy. I już wczoraj był ten pierwszy raz, kiedy ten plan wdrożyliśmy w życie. I pomyślałam, że ja mogę głosić i mogę flagować, mogę nagrywać. Ja to wszystko pogodzę, połączę i wzięłam tą flagę. I w ogóle tak poczułam, ja w ogóle nie umiem. Ja mówię, nie wiem, jak mam to zrobić. Ja mówię, Duchu Święty, ja mam pragnienie i w ogóle pomóż mi, bo ja mam pragnienie i chcę. I udało się, w ogóle tak jak umiem po prostu, tak jak umiem, czułam wielkie takie namaszczenie też wczoraj, że w ogóle panujemy na tym miejscu, że te flagi przykuwają uwagę ludzi też. To było coś nowego i dziwnego. Ale cieszę się z tego pomysłu. Cieszę się też, że mój mąż mnie zachęca do wielu rzeczy. Widzi to, że coś we mnie budzi się i tak dalej, ale jakieś takie opory są. Ale myślę, że od dzisiaj, kiedy biorę ten przełom i też mam odwagę Jezusa, to po prostu rzeczy będą się działy jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej. I zachęcam Was do tego też, aby dzielić się swoim życiem, aby dzielić się świadectwem życia. I jestem bardzo wdzięczna, że tu jestem.